Droga prowadząca do ekologicznego Związku Gmin Działdowszczyzna, ale i wielu dużych zakładów przemysłowych została wyremontowana. Inwestycja o wartości 4 milionów złotych została oddana do użytku. Jesteśmy dzisiaj na nowej drodze w miejscowości Komorniki, gdzie droga prowadzi do naszych wszystkich zakładów. Jest to największa taka strefa gospodarcza na terenie gminy Działdowo i miasta. Bardzo się cieszymy, że ta inwestycja została oddana. Ona kosztowała ponad 4 miliony złotych. Nie do końca przez 2 lata byłem przekonany do tej inwestycji, ale myślę, że wszyscy z nas dojrzeli jako samorządowcy, że tą drogę trzeba zrobić. Zresztą wiele pism, wiele telefonów, różnych rzeczy skłoniło też nas do tego, że tą drogę musimy zrobić, bo stan był jej katastrofalny. Tym bardziej, że wiele setek ludzi pracuje tu, więc tych samochodów, nie tylko osobowych, gdzie dojeżdżają ludzie do pracy, ale ciężarowych liczy się w tysiącach, więc naprawdę warto trzeba było tą drogę i wielka potrzeba zrobić. Została wykonana solidnie z 3 warstw asfaltu. Przy okazji został zrobiony ciąg pieszo-rowerowy i bardzo, bardzo bezpieczne, fajne oświetlenie hybrydowe. Koszt to jest ponad 4 miliony 100 tysięcy. Dorzucił Związek Ekologiczny Gmin Działdowszczyzna. Koszt gminy Działdowo to jest ponad 130 tysięcy, więc bardzo, bardzo mało. Ja się tu bardzo cieszę, że pomocną dłoń, pomocną rękę w realizacji, w poszukaniu tych pieniędzy oczywiście pomogli tu mi pan poseł Gontarz i pani senator Orzechowska, dlatego im trzeba tu bardzo, bardzo dziękować. Dziękuję również wykonawcy za solidne wykonanie. To, że być może troszeczkę były problemy w okresie budowy, ale nie do końca nawet to było słychać, że są, więc wykonawca, no, stanął na wysokości zadania. Nie było większych uwag kierowanych do mnie czy do pana burmistrza. Oczywiście tu też muszę to nadmienić, tą współpracę pomiędzy panem burmistrzem, no, panem starostą, bo my tu często dyskutowaliśmy o tej drodze, chociaż finansowo wkładu nie było, ale zawsze dogadujemy się i tak jak wcześniej droga była robiona z drugiej strony miasta, na ulicy Granicznej, gdzie tą drogę też wykonał bez środków gminy Działdowo pan burmistrz, za to mu bardzo, bardzo dziękuję. Na każdym kroku podkreślam wzorową współpracę między samorządami, mam tutaj na myśli gminę Działdowo, miasto Działdowo, ale także powiat działdowski. Bez tej współpracy nie bylibyśmy dzisiaj świadkami zakończenia tej inwestycji, która jest bardzo ważna z punktu widzenia przedsiębiorczości gminy Działdowo i miasta Działdowo. Jesteśmy w miejscu, gdzie tak naprawdę powstaje nowa dzielnica przemysłowa. Z tego co wiem, kolejne tereny są wydzielone i za chwilę będą sprzedawane. Wiele zakładów interesuje się tutaj gruntami i tak naprawdę jest to solidny fundament pod przyszłość samorządów powiatu działdowskiego, bo proszę pamiętać, że największe podatki płacą jednak przedsiębiorcy, a my z tych podatków możemy realizować potrzeby mieszkańców naszego miasta, czy pan wójt mieszkańców gminy Działdowo. Oczywiście ta droga jest położona na pograniczu dwóch samorządów. Chcę tutaj powiedzieć, że zarówno gmina Działdowo nie prosiła nas, miasta, o wsparcie finansowe, ale również miasto nie prosiło przy realizacji ulicy Granicznej pana wójta, dlatego że doszliśmy do porozumienia, że łatwiej będzie, jeżeli jeden samorząd zajmie się jedną inwestycją, a drugi samorząd zajmie się drugą inwestycją. Nie będziemy sobie przeszkadzać, tylko będziemy się wspierać i sobie pomagać, za co serdecznie chciałem podziękować panu wójtowi Mirosławowi Zielińskiemu. Także tutaj wielkie podziękowania dla pana starosty, ale także chciałem podziękować za środki rządowe, bez których realizacja tych inwestycji nie byłaby możliwa. Bardzo ważna inwestycja dla przedsiębiorców, ale przede wszystkim dla osób, które nie tylko tutaj dowożą czy odbierają towary, ale też i dla pracowników, którzy dojeżdżają do pracy. A jest to dość duża grupa pracowników, już kilkuset pracowników dojeżdża, będą mieli teraz możliwość i dojazdu samochodami, rowerami, dlatego że droga wyposażona jest w ścieżkę rowerową, więc można będzie bezpiecznie dojechać do pracy, wykorzystując ekologiczne źródła
transportu, czyli właśnie własne rowery, ale też docelowo prawdopodobnie będzie tutaj ruch samochodowy, autobusowy, bo myślę, że nowo zakupione autobusy też obejmą w części tą część tutaj dzielnicy przemysłowej. Cieszymy się, że się udało tą inwestycję zrealizować, bo ponad 4 miliony złotych jest to bardzo wysoki koszt i myślę, że Działdowo i gmina Działdowo w tej chwili jest w bardzo dobrej sytuacji, bo to jest druga droga odebrana, taka właśnie znajdująca się na pograniczu miasta i gminy, ale za chwilę będzie trzecia, bo również droga w kierunku Malinowa będzie za miesiąc odbierana, więc trzy drogi, które będą służyły trzem samorządom, czyli miastu, gminie i powiatowi. Także dzięki współpracy udało się to wszystko zrealizować i w tej chwili jesteśmy w tym właśnie dobrym momencie odbiorów. Kolejna droga, która powstaje w gminie Działdowo dzięki wsparciu rządowemu, gdzie praktycznie prawie 4 miliony dofinansowania przy drodze kosztującej trochę powyżej 4 milionów, to ogromna kwota, ogromne wsparcie, ale jednocześnie zapewnienie mieszkańcom i gminy, i miasta, i oczywiście powiatu działdowskiego dojazdów do firm, które przynoszą podatki, które zatrudniają osoby mieszkające na terenie gminy i miasta i które na pewno zwrócą się wielokrotnie po wielu latach użytkowania tej drogi, jak widzimy, pięknie zrobionej, dokładnie zrobionej, umożliwiającej zarówno poruszanie się samochodów, jak i pieszych i rowerzystów. Zacznę od słów, którymi rozpoczynałem bardzo wiele wypowiedzi tu w gminie Działdowo. Kolejna inwestycja w gminie Działdowo, która pokazuje, że chcieć to znaczy móc, która pokazuje, że przy współpracy można naprawdę bardzo wiele dokonać. Ta droga, która kosztowała ponad 4 miliony, a była ufundowana w prawie 4 milionach z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych, pokazuje, jak wiele można osiągnąć, jeśli się współpracuje, jeśli jest współpraca z rządem i samorządem, ale również przecież to jest miejsce, w którym jest bardzo wiele firm, które zatrudniają setki osób. I to jest niezmiernie istotne, żeby zapewnić tym firmom odpowiedni dojazd, ale również, żeby zapewnić, a być może przede wszystkim, żeby zapewnić mieszkańcom, którzy codziennie dojeżdżają tutaj do pracy, odpowiednie warunki, tak aby ta droga mogła służyć codziennie. Bo z punktu widzenia tych mieszkańców, którzy codziennie przyjeżdżają tu do pracy, ta inwestycja ma wymiar jak najbardziej strategiczny. I takich strategicznych inwestycji w gminie Działdowo jest naprawdę bardzo, bardzo wiele. Omawiana droga była równie zniszczona, co intensywnie użytkowana. Dziś jest dumą kilku samorządów, nie tylko gminy Działdowo.